No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z gry The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. No i ostatnio, o mój Boże, co tu się działo, po prostu jakaś masakra. Wiecie, ta świątynia jest masakrycznie rozległa i ciężko w ogóle domyślić się, gdzie trzeba iść. Natomiast wydaje mi się, że już wiem. Pamiętajcie więc o tym, żeby strzelić lajka, jak będzie się podobało. Ja zdobyłem sobie przy okazji jedną skrzyneczkę, gdzie było 10 strzał. I chyba... chyba odkryłem, gdzie trzeba iść. I pamiętacie to miejsce? Tutaj byłem. Tak jakby tu już się zdarzałem, tak jakby jestem blisko celu, który mi pokazuje. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję, bo tu trzeba po prostu tutaj spaść. Nie wiem, przecież ja tutaj w ogóle rozwalałem przejście z tego, co pamiętam. Nie wiem jak to się stało, że to nie widziałem tego. I tutaj też jest w ogóle parę rzeczy chyba, które można obczaić. Tak mi się... O, mój kot się odezwał. Tak mi się wydaje. Dobra, możemy, słuchajcie, skoczyć na górę. Bardzo, 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 bardzo dobrze. No dawaj, wychodzimy. Czy tu coś jest? Tak, tu jest kolejna skrzynia. I dobrze, dawajcie mi tych skrzyń jak najwięcej. Czy to będą znowu strzały, czy będą może jakieś diamenty? O nie, Large Zonai Church. Okej, nada się. A więc teraz schodzimy niżej. Mam nadzieję, że tak właściwie... O, tam jest kolejna skrzynia. Mam nadzieję, że tu nie będzie już nic trudnego. Chociaż pewnie nas czeka jeszcze gdzieś jakaś walka na koniec. Tak myślę. O, Soldier 2 Reaper. Ej, to ma duży atak. Dobra, w sumie siekierka mi się przydaje. Pozbędę się... Tego się pozbędę. Koteł, siadaj, nie miauczysz. Miauczysz, po co miauczyć? Dawaj. Dobra, ja jestem naprawdę, słuchajcie, wielce uradowany, że to jest gdzieś tutaj, chociaż... Dobra, tu jest po prostu gong. On jest, słuchajcie, mamy go. O, a nasz przyjaciel już czeka. Jakże ja się cieszę. Trafiaj w niego. Czym prędzej, tym lepiej. Ostatni, słuchajcie, zabrzmiał. Wrota otwierają się przed nami. Tak. Let's go see Goro. Zgadzam się z tobą. O, a tu jeszcze skrzynia. Ale czuję, że tutaj to już strzały będą, tak mi się wydaje. Nie, jest broń. Jest broń. To znowu jakaś fajna. Dobra, to zamiast tego zbieramy. Jak dobre, to bierzemy. Jak ja mam stąd wyjść, to się otwiera jakoś? No weź to traf. Dobra, otwiera się. Bardzo dobrze. Stąd to jest już bardzo blisko do tego głównego przejścia, więc idziemy. Idziemy i zobaczymy, słuchajcie, co nas tam czeka. A czeka nas zapewne wiele. Tylko pytanie, czy damy radę w ogóle zrobić sobie taktycznego save'a. Może i był jakiś quick save automatyczny i w ogóle, ale wolę się zapoznać z tym wszystkim. I tutaj muszę to aktywować, tak jest? Tak jest. Dobra, słuchajcie, udało się. No. Wrota niech się otwierają. Opadną, tak rozumiem, w dół dokładnie. Na lawę. I mamy przejście. Otworzyło się, na co? Dziwisz się? Musimy rozwalić ten czerwony wielki kamień, żeby uratować się Zeldę. No raczej... Raczej, że tak trzeba. Dobra. Tylko jak ja mam to... A, bo on będzie musiał się tak jakby... W sumie to nie wiem. Wiesz co, w sumie to nie wiem, ale mam takie dziwne wrażenie, że może chodzi o to, żeby od tego się odbić, jakoś uderzyć? No spróbujmy. Tak, o to chodzi. Udało się. I co teraz? Okej. No nie ma jej. Czy to Sauron? Masakra, oko Saurona, słuchajcie. Ej, naprawdę tak to wygląda. Ej, co jest? Oj. Okej, czy to jest Talus? Wygląda trochę jak Talus. Ale to jest coś większego niż Talus. O kurcze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czy Zelda jest w środku? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale... Marbled Goma. Okej, Scourge of the Fire Temple.
Okej, okay, czekajcie. Dobra, chyba powinienem uciekać. Wow, 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 wow. Ej, ja chyba w to muszę uderzać, czekajcie. O kurde, chyba to zepsułem. A daj, spróbuj uderzyć, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Wydaje mi się, że ja muszę używać tej jego zdolności, żeby połamać mu nóżki. Dawaj, kolejny raz dostał, tak jest. O, i muszę w to iść uderzać. Dobra, czyli muszę zniszczyć oka Saurona, naprawdę. Tak wygląda, dobra, która broń się nie pali, czekajcie, to jest mocna broń, dopiero co ją dostaliśmy i zamierzam jej używać. Dobra, im mocniejsze bronie, tym dla mnie lepiej. No dawaj, 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 bo... To oko dostało, ale wciąż nie tak dużo, jakbym sobie tego życzył. Nie no, dobra, dostaję mocno. Dobra, dobra, ale im mocniejsza broń, tym... Tak, czy mam coś, żeby się podleczyć, wiesz co? Mam nadzieję. Mam nadzieję, bo źle to wygląda, tak naprawdę. Źle to wygląda. nie, dobra, o kurde. Boję się, czy ja mam dość tego leczenia, wiecie? Bo to jest niewiadoma. Na razie walka nie wydaje się być jakby dość zrozumiała dla mnie. O kurde. A czy one wybuchają, czy o co chodzi z tym? Aj, nie trafiłem w tą nogę. Najgorzej, najgorzej. Dobra, potrzebuję cię, Goro. Wow, 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 wow. Dobra, dobra. I strzelaj. Udało się, udało się. Dobra, dawaj, 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 dawaj na górę. Nie wiem, czy teraz tak długo powinienem stać, żeby, wiecie, znowu mnie to nie zrzuciło. Wtedy chyba mam wrażenie, że troszeczkę... Byłem za długo, dobra, dobra. I co się dzieje? Ej, mówcie, co chcecie, to naprawdę wygląda jak oko Saurona. O nie, teraz jest jakoś wyżej? Nie, weszło wyżej. Dobra, okej, okay. Czy ja mogę zrobić taktycznego save'a, bo bym się nie pogniewał, gdybym mógł. I co teraz? Czekajcie, czekajcie, chodź tutaj szybko. Rozwal to. Dobra, muszę się uwolnić, słuchajcie, jakoś z tego miejsca. Jak ja mam go trafić? A może muszę po prostu łukiem? Dobra, chyba tak. Chyba dostaję. Co ciekawe, chyba dostaję. Dobra, może jest jakiś inny sposób, ale no na razie zamierzam... Uj, uj. Kurde, źle, 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 źle. Masakra, gdzie on jest? Dobra, tu jesteś. Dobra, słuchajcie, można to wysadzić oczywiście, ale... O kurde, one się wysadzają. Mam wrażenie, że muszę po prostu go jakoś w górę wybić, a spróbujmy w taki sposób. Dostał. Ej, to działa. To... O! Dobra, to słuchajcie, nie tylko działa, to zadziałało. O to chodzi, tak trzeba się atakować, dobra. Dawaj, 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 tego marmurkowego potworka bijemy. Dobra, uj. Oj, ho, ho. Dobra, skończyło się to, co dobre. Ale musimy skorzystać z czegoś więcej. No, 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 no. Kurde, czekałem za długo. Ale chciałem, wiecie, już uderzyć tyle, ile tylko mogę. Nie można mnie za to winić. Chyba. Dobra, potrzebuję jakiegoś leczenia i to tak najlepiej, żeby nie marnować tych stałych posiłków, więc ogarniemy jabłka. Oho, dobra. O, bo, bo. Trochę za wcześnie, ale widzę, że on znowu tak jakby... A nie, dobra. Dobra, 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 dobra. Potrzebuję szybkiego działania. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow, 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 bo one wybuchną. O nie, ale jestem... Ojej, oj, dobra, dostał. Jakimś cudem mamy, słuchajcie, otwarte przejście. No, get back, get back. Ale gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Potrzebuję cię teraz, koniecznie. Dobra, dobra, w górę jakoś odpalić go. Dawaj, jeszcze raz. Nie dać się uwięzić przede wszystkim. Dobra, dostał. Dostał. I spadł. Dobra, szybko, szybko, szybko. To jest nasza szansa, żeby, słuchajcie, zakończyć tę walkę. Nie wiem jak, ale masz po prostu pójść tak szybko, Link, jak tylko możesz. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie pozwólmy mu po prostu... o nie, chyba się nie udam. A może się udam? Kurde, tak blisko, tak daleko. Udało się! Mamy to! Cel osiągnięty, brawo.
Dostaliśmy to, co uwielbiam, czyli od razu cały Heart Container i bardzo dobrze, bo ja potrzebuję coraz większej wytrzymałości. No i oczywiście ta łza. Who's been talking to us this whole time, Goro? Yes, I am your ancestor from a time long past. I served the first king of Hyrule as a mighty warrior and as a sage who, like you, could command fire. You fight using your body as a weapon. Impressive. You are my descendant, the pride of the Gorons. You defeated that monster, the source of those foul rocks. But it was the Demon King who summoned it. He sent that monster to keep you from obtaining the stone you just found. My secret stone. Secret stone? Demon King? Huh. So this is the first you've heard of any of this. Then listen carefully to what I have to say. Let me tell you about the imprisoning war and the duty of our people. Many years ago, in the Kingdom of Hyrule's earliest days, a great evil, the Demon King, sought to conquer the kingdom and kill everyone who resisted his rule. Rauru, the first king of Hyrule, rose up to oppose him, along with me and five other warriors. And to fight the Demon King, Rauru trusted us with secret stones. Incredible artifacts that amplified our powers. I stood beside my fellow sages as the Sage of Fire. Stronger than ever with my secret stone. However, we were no match for the Demon King. Even my strongest blows weren't enough to break him. Rauru understood that we couldn't overcome the Demon King. In one last brave act, our leader sacrificed himself to imprison that monster. That was the imprisoning war. And then sometime later, the Sage of Time, one of the six sages, came to me. Her visit would set the Goron's duty in stone. The magic restraining the Demon King will be undone. He will return. When that time comes, a noble swordsman named Link will oppose him. But Link will need help. Lend him your power. Your fire. The Goron's mastery of fire. In that moment, the duty of the Goron people was clear. I'd like nothing more than to smash the Demon King. I swear that when the Demon King returns, the Sage of Fire will awaken again. The Goron Sage and the Goron people will fight alongside your swordsmen. And that's what you need to know about the imprisoning war and of our people's duty. You saved Goron City, but the Demon King is still out there.
Yunobo, Little Rock. Take up my secret stone and honor the pledge I made to the Sage of Time long ago. Fight alongside the swordsman, Link. So, it's my duty to help you fight? And he wants me to inherit this? Really? I don't know if I'm nearly as great as my ancestor was. But then, if I don't help out, I'd be letting everyone else down! There's no way I'll let that happen! I can do this! Your fist. You can count on the Sage of Fire. I'll fight by your side till the very end. And take this. It's proof I stand with you. With that ring, you'll be able to call on my power anytime, Goro. I promise, I'll be strong enough to fight beside you, no matter what happens. Okay, let's head back. No, bo jak zwykle, słuchajcie, jak zwykle pozytywnie nastawiony. Pomoże nam, kiedy będzie taka potrzeba. Mamy teraz jego awatara, można powiedzieć, który będzie nam pomagał w walce. No wiecie, Tulin pozwalał nam trochę szybować, natomiast no tutaj to już jest typowo taki ofensywny boost, więc ja jestem zadowolony. No i zobaczymy, co teraz, co dalej. Czy oni zostaną wybudzeni, jak przestaną jeść te kamienie? Może te kamienie stracą swoją moc? Dokładnie, super. No i wioska, znaczy tak właściwie miasto Goron City zostało wyzwolone. No nic bardziej ciekawego. O proszę, i teraz możemy kupować tutaj w ogóle. Świetnie. Tak jest, wszystko wróciło do normalności. A tutaj mamy staruszka. No. O, nie przejmuj się. Tak, nie bądź wściekły tutaj na Yunobą. Okej, Slerjo. To ja wywołałem całe to zamieszanie. Powinienem być bardziej ostrożnym. No, ale no. Naprawiłeś, to się liczy. Ale gdzie Zelda w takim razie? Jesteś bohaterem Goron City. Okej.
Byłeś, kiedy założyłeś Yunobokyo, a teraz jeszcze jesteś dalej nim. Dziękuję ci bardzo, o proszę. I musimy również podziękować tobie, Link. Tak, pozbyliśmy się tych marmurkowych kamieni i uśmiechy powróciły do Goron City. Tak, nie wiem, co by się stało, gdybyś nie zniszczył tamtej maski. Nawet nie mogło o tym myśleć. No już się nie przejmuj, tak, nie przejmuj się. Najważniejsze, że mamy to z głowy. Tak, czy księżniczka Zelda nie była zła za to, że zniszczyliśmy maskę? Tak, nie znaleźliśmy jej. To było wszystko dziwne. Wyglądała, jakby ruszyła na tego potwora tak sama, wiecie, po prostu tak sobie wymyśliła. Z własnego wyboru. Ale to było dziwne. Nie widzieliśmy już jej potem, no dokładnie. Czy księżniczka Zelda może być jednym z tych złych ludzi? Co to ma znaczyć? A, że ten wielki potwór był tutaj nasłany przez księżniczkę Zeldę. Nie ma mowy. Też nie chce mi się w to wierzyć, chociaż to wszystko jest dziwne. No tak, właśnie, mój przodek mówił coś o mędrcu czasu. No i w sumie wyglądał prawie jak ten mędrzec, jak księżniczka Zelda, bo to była księżniczka Zelda ewidentnie. No, może to jest prawdziwa Zelda. No ale w końcu mój przodek żył bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, to wszystko jest takie dziwne. Ale jeżeli to jest prawda, to znaczy... że to była ta Zelda, za którą tutaj zmierzamy. No tak, mój przodek mówił, że to było dawno temu i księżniczka Zelda? Czy to może być prawdziwa, czy nie? A może? Jestem, och, taki zamroczony. Prawdziwa czy nie? Musimy znaleźć księżniczkę Zeldę i zapytać się jej osobiście. No zgadzam się z tym, absolutnie. Okej. Czyli on będzie tutaj starał się, wiecie, ogarnąć ludzi, żeby jakieś informacje zdobywali? Spoko, może tak być. Okej. Tak, dalej jesteśmy połączeni, możesz na mnie liczyć. Ja wiem, wiem. Wow of Yunobo, Sage of Fire. Okej, świetnie. 2 na 4. W sumie tyle tych głównych umiejętności. Nie jest źle. Znaczy tych przyzywania awatarów. Jakby nie patrzeć. No wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi w każdym razie. I czy to jest już takie zakończenie wątku tutaj absolutnie? Yunobo of Goron City. Chyba tak. Chyba jest. No proszę. Za 1000? Ojej. Ojej, ojoj. To nie ten moment gry. Nie. Teraz... o, coś się dzieje. Teraz się zastanawiam w ogóle, wiecie, gdzie ruszać dalej. O proszę, jest awatar. Tak jest. Cudownie, cudownie. Dobra, to teraz tak. Mam ciekawe miejsca do odwiedzenia. Bez wątpienia. Chociaż nie wiem, czy nie ruszyłbym gdzieś tutaj, na przykład, żeby odkryć te brakujące tereny. W końcu tutaj tego troszkę jest, a szczególnie tutaj, bo tu jest ten taki las. Las koroków? Chyba tak to się nazywało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, a ciekaw jestem, czy tam jest bardzo, bardzo daleko. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Dobra, okej. Żeby tak nie skończyć, żeby nie. Dobra, bo teraz tak. Czy jest sens się w ogóle jakoś tam wyżej wspinać? Nie no, w sumie to zawsze jest jakiś pomysł. Tylko się boję trochę o... staminkę. W ogóle czekajcie, tak sobie patrzę, już mam 6 serduszek. No ja wiem, że to jest mało, wbrew pozorom. Jak na to, ile ich może być. Ale no ja narzekać tam ogólnie nie zamierzam. O, czekajcie, liczę, że się zatrzymam. Okej, no i na co mi było to bieganie? I kombinowanie. Dobra, nie, to... Ale fart, że trochę do wody wpadłem. Ale fart. Dobra, może ja w ogóle nie powinienem stąd próbować w sumie się tam dostawać. W sumie, teraz tak myślę, że... No właśnie. Zaraz tutaj była kapli... Czy ja ją próbowałem ogarnąć? Nie pamiętam.
Natomiast wydaje mi się, że w sumie nawet zamiast tutaj, to moglibyśmy tepnąć się do jakiejś innej takiej, wiecie, podniebnej kapliczki. Może przy okazji gdzieś tutaj jeszcze jakaś inna podniebna kapliczka gdzieś się znajduje. Ale tak czy siak kierować się gdzieś w stronę tutaj wieży, bo oczywiście możemy robić te świątynie i tym podobne. Natomiast pierwsza rzecz, jaką tutaj fajnie byłoby ogarnąć, to jest dalszy rozwój mapy, która no, wygląda coraz lepiej z każdą chwilą. Dobra, muszę zmierzać... tutaj to jakieś te niektóre miejsca takie naprawdę... naprawdę spore. Tam jest wieża. Okej. Może sobie to jakoś zaznaczę. Bardzo daleko. O kurde, bardzo daleko. Dobra, nawet nie ma najmniejszej opcji, bym... Oj, czekajcie, popełniłem błąd straszny. Straszny błąd, bo przecież ja mogę tutaj się dodatkowo wybić, o czym prawie zapomniałem. Nie, nie marnujmy tak dobrej okazji. Dobra, przesuń troszeczkę. Tak, żeby było... No, stop, nawet za bardzo. Jeszcze trochę. Dobra, stój. Jest wszystko zgodnie z planem, no i wybijcie mnie. Mało to da, ale no zawsze coś tam da jednak. Dobra, i teraz let's go. Tu mamy ten wielki, wiecie, las w sumie w okolicy. No stąd ja też nie wypatrzę... Nie wypatrzę jakiś kapliczek. No, bo raczej ciężka robota. Dobra, dawaj jeszcze. Ile staminy? Dobra, zaraz się skończy pierwsze koło, mimo tego, że idziemy naprawdę całkiem nieźle. Dobra, dawaj. Póki możesz, Tulin, póki możesz. Chciałbym jak najdalej na ten obszar się dostać. A chwileczkę, jestem jeszcze... A, jestem też na tym obszarze. Okej, dobra, to wiele zmieniam. Za wiele. W ogóle co to miejsce to jakąś mgłą jest zakryte, czy mi się wydaje już. Ej, dobra, wiecie co? Tu nie ma co ryzykować, tak sobie myślę. Ej, tu jest podniebna kapliczka. Znaczy nie kapliczka, ale... Kurde. Fajnie by było, gdyby się udało. Ej, jeszcze. Dobra, dawaj. O nie, ej, słuchajcie, muszę... Dobra, muszę bardzo... Ej, czy tam jest? Dobra, jestem, mam przerąbane, bo nie dałem rady tam dolecieć i jest mi z tego powodu bardzo smutno i w ogóle to zaraz zginę. Wow, a gdzie ja jestem? Naprawdę? Liczyłem na to, że polecę gdzieś mega daleko, a trafiłem i tak, słuchajcie, na Goronów. Blisko wioski. Jest mi z tego powodu bardzo źle, bo liczyłem, że dojdę gdzieś znacznie dalej. Zawiodłem się kompletnie na sobie. Zawiodłem się. Nie tak to miało być. Nie tak. Ale dobra. W sumie to nie wiem, czy w sumie od strony Góry Śmierci tam dobrze jest się w ogóle przemieszczać. Czy nie byłoby szybciej z jakiejś innej strony? Ale za to jakie fajne rzeczy potrafię znaleźć po drodze. Zobaczcie. Może jakieś cenne kruszce. No, amber, topaz, rubin. Kurczę, ja muszę częściej gdzieś tutaj... przechodzić po tego typu miejscach. Warte to świeczki z pewnością. Dobra, trochę zmarnowałem, ale nie wiem czy tu się nie utrzymam. Oj, nie, chciałem tutaj specjalnie spaść. Tu nie mogę się trzymać jakoś tak bez... Nie mogę. Ej, a tam przeciwnicy jacyś w ogóle. Halo. A to czarne, cholera. Czarne to niebezpieczne. O, tu mamy to, tutaj mamy przejścia. A to w ogóle, słuchajcie, wygląda jak teraz, jak tak sobie spojrzałem z tej strony, jak góra z... znaczy, może nie góra, wzniesienie. Półka skalna, zwał jak zwał, z Króla Lwa. Przynajmniej mi tak to trochę przypomina. Lwią skałę. O, właśnie, zobaczcie, no z tej strony wygląda to trochę jak lwia skała, jak się przypatrzycie. O, tak żeby kamera nie zasłaniała. Naprawdę. Lwia skała w najczystszej postaci. Dobra, uważam, że trzeba, słuchajcie, ogólnie troszeczkę eksplorować, znajdować świątynie. No wiecie co robić. Na razie nie będę się aż tak bardzo spieszył, żeby ruszać tutaj jakoś mega szybko na kolejną na przykład kapliczkę, świątynię właśnie.
Bo jeszcze mamy co najmniej dwie do odkrycia. Natomiast ja tutaj się spieszyć nie zamierzam. Wow. Jak ja się cieszę. Co teraz dostajemy? Amber, szafir. Dobra, no z tego już gorsze rzeczy lecą, no ale nie, no porządne kamienie rozwalam. Radość ma jest wielka, kiedy niszczę takie i zdobywam takie cenne kruszce. Ogólnie muszę iść głaz. Pod głazem nic nie ma, żadnego wiecie, koroka, nic z tych rzeczy. Ha, ha, ha. O, siemano, nie chcę was tutaj niepokoić, a ja już sobie stąd idę. Nie martwcie się. Już pewnie myśleli, że wiecie, będę tutaj starał się z nimi walczyć czy coś. Nie, to nie dla mnie. Zaraz wejdziemy na nowe obszary, co mnie bardzo cieszy. Chociaż spróbowałbym tutaj, żebyś dał radę. Dobra, za daleko to ja tutaj nie dałem rady, ale idziemy w dobrym kierunku, a to jest dla mnie najważniejsze. Żeby trochę poodkrywać tych nowych obszarów. Dobra, skoczymy. A jak, żeby inaczej. Dobra, dawaj. Jeszcze troszeczkę. O, i przy okazji, słuchajcie, widać w okolicy kapliczkę. No jak ja się cieszę. A może coś jeszcze w okolicy? Bo nigdy tego nie wiadomo. Tutaj raczej żadnych już cennych kamieni, przynajmniej w tej okolicy, nie widzę. Dobra, dawaj. Myślę, że tam się na spokojnie dostaniemy. No tutaj to jest ten las, który... Ale czy ten las zawsze był aż taką mgłą zakryty? Nie wiem. Nie wiem, do lasu trzeba będzie się dostać. Bez wątpienia. Będę tego chciał. Ale póki co jeszcze nie... Co nie? O, a tutaj jakieś wspomnienie będzie jeszcze prawdopodobnie. Ej, no wcale bym nie pogardził, jeżeli gdzieś tu jest wspomnienie. Zobaczymy. Ale przede wszystkim mamy blisko. Blisko do wieży obserwacyjnej. Ale tak, tutaj będzie jakieś wspomnienie, więc zerkniemy. O, jeszcze w ogóle Heat Resistance miałem. Hehehe. Średnio przydatne. O. Sikuku Shrine. Ciekawa nazwa. Oho, a tu jeszcze te latające stwory. Najgorzej. A tam już trochę zielonych terenów i dobrze, bo takich ruin, podoba mi się to. W każdym razie, moi drodzy, kapliczki. Nie wiem, czy tylko ta jedna, czy może nie ogarniemy sobie jeszcze tych paru, które tutaj gdzieś tam zostały do zrobienia. I wieża. To są takie moje najbliższe cele na kolejny materiał. Ale co z tego wyjdzie? Przekonajcie się sami oczywiście. Koniecznie pamiętajcie, żeby strzelić lajka, pamiętajcie o subskrypcji. My widzimy się wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!